Elu, wina jest templem i witam w kolejnym odcinku z Isaaca. Ze mną dziś jest Koni Retox. Jestem kartką, na której to jest rysowana. Tak. Jest Koni. Koni jest muchą. Tak. Ogólnie, patrząc statystyki, umarłem już w tej grze 63 razy. No. A. Co znaczy mam? Czyli, że jakby mama mnie zabiła. Koni ścina cię jak nie wiem. No, widzowie, oni będą dzisiaj tu komentować. Tak czy siak kupiłem DLC-ka do Isaaca o nazwie Wrath of the Lamb. To będzie tu w challenge'ach. Tak. Gramem o... I nową postać odblokowałem, Eevee. Ona mi przypomina... Zagram nią. Ona mi przypomina z Resident Evil. Też była taka Eevee. Tym bardziej robi wrażenie. Tak. Patrz, Jezusem zostałem. Nie robi wrażenia. Ale ja chyba jednak z nią wyjdę. Bo ona... Chociaż... Nie, mam wrażenie, że jest słaba. No pewnie się mylę. Do moich uchów. Weź ogar. Przez to DLC też mi się cały design gry zmienił. A, bo Koni ma 5 capingu. Tak. Ała! Mówiłem, że mi się sieć pali. Na telefon mi się pali, już widzę. A mnie mama nadepła. Wszystko mi się pali. A mam nietoperze. Co za pająki jakieś? Mi się pali wszystko. Ty mówisz, że duże. A ja mam takie zakłócenie, że cały mnie się pali. O. O Boże. Czy o pół serca pokonam bossa? Sprawdźmy. O Boże, co to jest za boss? Widow. Jak on działa? What? O Boże, halo, mamusiu? O, zginąłem. Dobra, biorę tą mamę jednak. Czyli mam kilka postaci. O! Jaki Simpson. Tym przypadkiem odblokowałem. Okej. Okay. Biorę Isaac. Nie, biorę. Magdę biorę. To jest jednak Magda, nie mama. Okej. Okay. O Boże, zmarnowałem HP. Muzyczka też się zmieniła. Wy to oglądacie? Tak. Super. Zabijaj go. Okej. Co, jakbyś dostał, też byś grał w tę grę? Nie. A multiplayer z nami? Tym bardziej nie. Czemu? Nie jestem zajarany takimi grami 2D itp. Ale to jest multiplayer, nakuźwiasz w bossy i inne rzeczy. Nakurwiasz, to ja zaraz mogę ciebie. Nakuźwiasz, powiedziałem. Też ładnie. Tego nie wycinam. Wycinasz? Nie. A znów ta Widow. Black A. Widow? Tak, White Widow. Co tu nam robi Natasza? Nie wiem, ale składa pajączki. A! Fuck.
fuck. Pokonałem. To jest... Są jakieś nowe rzeczy. What the fuck? O no. Ale komentujecie, panowie? No, bardzo fajnie. Komentery pierwsza klasa. No. Nasz dzisiejszy zawodnik zabił właśnie potwora. O, zabił drugiego potwora. Teraz no, strzela do pokonałem trzeciego. Gówno. Ale walka. Patrz, gówno. To coś ja z Steamie wysyłałem. Ale... zaraz go zabiję. Ale walka była. Fium. No, zawodnik poszedł do nowych drzwi i zebrał jakiś przedmiot. O, kolce. O! Nie mam klucza. No, zawodnik postanowił wejść do pokoju ze skrzynką, ale z niego wyszedł, bo nie ma klucza. Nie robi wrażenia. Komentary pierwsza klasa. O nie, muszę oddać duszę diabłu. O nie. Albo nie muszę, ale chcę. Na zawodnik chcę oddać duszę diabłu, zgadza się. Mam jakiegoś kotka, pupilkę. Musiałem zastosować cały mobilny na telefonie i router. Cały internet ze strony domu. To brawo. Nie mam chociaż 5k pingu już. Chcesz mam 60. Zostajesz komentatorem number 2? Komentujesz mój gameplay? Jestem słabym komentatorem. Reflex mnie zastąpi, to jest lepszy. Ale czemu ja cię muszę za wszystko zastąpić? Nie zastąpię, tylko polecam ciebie, jesteś lepszym komentatorem ode mnie, nie zastąpisz mnie. Ale ja już jestem komentatorem, ty też musisz być. Czemu umarłem, a żyję? Halo? Komentować. Ma zawodnik dzisiaj umarł, ale przeżył, bo sprzedał ani będzie księgę diabłowi. Co, pa, zginąłem? Znów żyję? Co jest? Masz kolegę. Impossible. Jesteś w Matrixie. Detox, ja jestem przeznaczeniem. Nasz zawodnik żyje w Matrixie. Masz bombkę, wariacie? Żyje przez nieskończoność lat. Czyli w sumie jestem nieśmiertelny. Jeśli to będę mieć na stałe, to easy win. Na zawodnik już się cieszy, ale nie wie co go spodziewa się na kolejnych pokojach. O. Tego bossa lubię. Pierwszy boss. Drugi. Nie pamiętam jego nazwy, bo nie czytałem. Gemini też nie.
Ma takiego małego... Będzie nazywał się Myszka Miki. Myszka Miki mnie goni, pomocy. I zadzwoni na policję, bo że mnie Myszka Miki goni. O, to ja mnie mi goni. Ale zacięta walka, wyrównana bardzo. Tak. Jeden goni jednego. Patrz, dostałem gacie matki. Patrz. Gacie matki dostałem. A tu co tu? Nie chcę podpisać pakt z diabłem. Tak. Ej, jestem nieśmiertelny, to mi się podoba. To jest coś nowego. Nasz zawodnik jest nieśmiertelny, żyjemy w Matrixie. O! Zostaje z Tonym Starkiem i się teleportuje 200 lat w przeszłym, ukraść starą super żołnierza, żeby zostać kapitanem Ameryką. Ja nie Hawkeye i podróżę w czasie. Nie spoileruj dalszych odcinków. O! Uff. Co za skrzynia jakaś demoniczna, ja to chcę. O! It's a prank, bro! Na pewno Marcin Dubiel. No, czy wy musicie mi pisać... Koni! Jaki nic nie pisze. To koni. Sorry. Nie robi wrażenia. Aj, aj. Ty masz bombkę, kolego. Oj, ciuj, przeżył. Nasz komentator zaczyna i spać. Nie wiem czemu, nie robi wrażenia. Ale dalej komentuje jak tylko można. Tak. Komentowanie to jego życiowa pasja, bo nigdy nie chciał zrobić nic ciekawszego oprócz pierdzielenia i głupoty do kamery. Nasz zawodnik dzisiejszy pokonał potwory kolejne, ale idzie na niego kolejna fala i nasz gościu postanowił się wywalić, ale żyje w Matrixie, jest nieśmiertelny. Tym razem udaje mu się chyba zabić te potwory, chyba udało mu się magia. Mangia. Manga i magia, manga. Mangia. Manga połączona z magią. Tak, idę na bossa. O. Idziemy na Fistula. Mam dzisiejszy zawodnik walczy z drugim bossem w tym powalonym odcinku. W trzecim odcinku. Trzecim boss. To też. Ale trzecim odcinku. Nie, to będzie ósmy. Chyba. Cicho się, żyjemy w Matrixie teraz. W 83 odcinku. Teraz trochę powie nasz drugi komentator. Zapraszam, bo ja muszę iść ze dwóch. Lawa. Słyszałeś komentator koni? Aha. Komendatorzy mnie opuścili. Co tu jest? What the fuck? Wiesz, w pewnej godzinie.
dla ciebie, jak ty o 7 spać idziesz. Co to jest? Ja tylko nie raczej mało co robię. Przechodzisz Avengersów? Co? Przechodzisz Avengersów? Nie teraz, nie. Może będzie za jakiś czas, ale... Koni. Co? Kiedy znowu będziesz się bił Taskmasterem? Ej, chyba co? O nich mówisz, tak, ile ja mam rzeczy? Mam trzy zwierzaczki. Co tu jest? Dobra, gdzie jest boss? Boss chyba będzie tu. I tu do góry. Bo oni szuka bossa. Tak, Hugo bossa. O, co to jest? Co to jest? Ale zamiast tego znalazł jakieś skakające pająki w twojej okolicy. What is this? Kto to co to wymyślił? Gorące pająki w naszej okolicy. Oh fuck. Co to... Co to było? Czym to jest? Nasz zawodnik właśnie wywalił się. Tak? Co to jest? Family friendly content. Czemu mi to groszek przypomina? Bo to jest groszek. Złamałem właśnie czwartą ścianę i odpowiadam sam w sobie twórcowi. Tak. Watcher, what if? W sensie ja nie chcę krakać, tylko jeśli ja mogę się odrodzić za każdym razem, nawet jeśli boss mnie zabije, to ja przejdę do tej gry. Brawo, wykrakałeś już. Chyba, że to się wywali jak wyłączyć wodę gra, bo tak jakby... No to tak, ale najważniejsze, żebym przeszedł grę. Jak już to przejdę, to już nie muszę to przechodzić kolejny raz. To jest chyba przedostatni boss. O, co to jest? Z tym nie walczyłem, halo? Walczyłem z twoim kolegą. Podobnie atakował. Ale nie z czerwonym głównym. Kolego. Może masz okres? O, zginąłem. Ej, no ale ja zginąć nie mogę. Nasz zawodnik złamał zasady Matrixa po raz kolejny. Ej, jedna maskotka, która ze mną strzelała, zniknęła. Okazuje się, że nasz zawodnik jest nieśmiertelny tylko dzięki pet shopom. Pet Simulator, mam huge peta. Aha. Isaac Simulator. Zabiło mnie... Nie! Zginąłem definitywnie! Gówno mnie zabiło! Nie! Gówno mnie zabiło! Było tak blisko!